A dzisiejszy odcinek to aż 6 próbek, 3 przepracowane oleje oraz 3 próbki świeżego Shell Helix Ultra 5W40 z 3 kolejnych wymian. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dziś druga, trzecia i czwarta wymiana oleju silnikowego w samochodzie Bartosza Seat Arona 1.6 MPI to kontynuacja eksperymentu rozpoczętego w odcinku numer 171 i 172, a dzisiejszy odcinek to aż 6 próbek, 3 przepracowane oleje oraz 3 próbki świeżego Shell Helix Ultra 5W40 z 3 kolejnych wymian. Bartosz zadbał o bardzo dobrą dokumentację każdej wymiany. Próbki zostały dokładnie oznaczone. Próbka numer 1 Shell po przebiegu 8540 km z wymiany z dnia 28.07.2024. Próbka numer 2 olej świeży zalany tego samego dnia. Próbka numer 3 Shell po przebiegu 8412 km, wymiana 17 grudnia 2024. Próbka numer 4 olej świeży z tej samej wymiany. Próbka numer 5 Shell po przebiegu 8484 km. Próbka numer 6 olej świeży z tej samej wymiany. Wszystkie szczegóły związane z wymianami wyświetlam na ekranie. W ramach przypomnienia, z jakiego samochodu pochodzą próbki. Seat Arona, rocznik 2021, silnik 1.6 MPI, benzyna, wtrysk pośredni, sześciobiegowy automat. Pojazd użytkowany przez Bartosza na co dzień w Tunezji, przy zmiennych warunkach drogowych i wysokich temperaturach. W poprzednich etapach największą zagadką był olej zastosowany Vaso, możliwe Castrolecz, Magnatec lub Total. Teraz już wiemy na pewno, w 3 kolejnych wymianach użyty został Shell Helix Ultra 5W40, zakupiony bezpośrednio na stacji Shell w Tunezji. W dzisiejszym odcinku wykonamy analizę 3 etapów eksploatacji, etap 2, 3 i 4, czyli 3 oleje przepracowane, próbka numer 1, 3 i 5 oraz 3 oleje świeże, próbki numer 2, 4 i 6. Wyniki dzisiejszych testów porównamy również do tego, co odnotowaliśmy w pierwszym etapie badań. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar 3 próbek oleju świeżego, w drugiej kolejności 3 próbki oleju przepracowanego, w tle podczerwień, zapraszam do wspólnego eksperymentowania.
Agregujemy wszystkie wyniki do tabeli zbiorczej i widzimy, że powtarzalność jest całkiem wysoka. Odnieśmy te wyniki do deklaracji producenta, zgodność na bardzo wysokim poziomie, różnice oscylują w okolicach 2%. Dla zainteresowanych odsyłam do odcinka numer 172, tam było więcej próbek oleju świeżego, można zrobić szersze porównanie. Jeśli ktoś znajdzie chwilę czasu i będzie miał takie chęci, to zapraszam do podzielenia się swoimi obserwacjami w sekcji komentarzy. Przechodzimy do drugiej części, w której badamy oleje przepracowane. Podobnie jak w pierwszej części, najpierw zbiorczo zaprezentuję wszystkie trzy badania, a później zrobimy podsumowanie. I teraz wnioski z trzech testów. Pierwsza sprawa, zwróćcie uwagę na wskaźnik lepkości, praktycznie w każdym przypadku niemal identyczny. Liczymy zmiany procentowe, tutaj trzeba pamiętać, że próbka numer 2 jest referencją dla próbki numer 3, próbka numer 4 dla piątki, natomiast dla jedynki to co badaliśmy w odcinku numer 172. Zmiany procentowe na delikatnym plusie, praktycznie w każdym przypadku bardzo podobnie. Jedynie dla próbki numer 3 odnotowujemy zauważalnie wyższą zmianę lepkości w 100 stopniach Celsjusza, podczas gdy pozostałe dwie próbki cechuje zmiana poniżej 1%. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu wewnętrznego R2D w opcji z trzema bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym czasie. Jakie otrzymano wyniki? Pierwsza bibuła, wynik bez zastrzeżeń. Druga bibuła, też ocena pozytywna. Trzecia bibuła prezentuje w formie ciekawostki, ponieważ interpretacja tego wyniku w kontekście tego, co komunikowałem w ostatnim shorcie, jest pod znakiem zapytania. Teraz kolejna próbka oleju przepracowanego. Na pierwszej i trzeciej bibule obserwujemy trochę słabszy wynik. Trzecia próbka oleju przepracowanego. Wynik zbliżony do drugiej próbki. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma. Przyglądamy się otrzymanym wynikom. W podczerwieni było trochę zagwozdek. Między innymi widma dla olejów świeżych. Wykonywałem dla jednej próbki dodatkowy kontrolny pomiar, ponieważ nie dawało mi spokoju przesunięcie linii bazowej. Jednak drugi pomiar był dokładnie taki sam. Generalnie formulacje tych olejów są takie same. Natomiast obstawiam, że dla próbki numer 2 i 4 miało miejsce jakieś zawilgocenie albo być może słoik był niedokładnie wyczyszczony. W kontekście tego pojawia nam się na widmie dla jednej próbki duże zanieczyszczenie, które należy interpretować z pewną rezerwą. Poziomy zmian poszczególnych parametrów bardzo zbliżone dla wszystkich trzech etapów. Do podkreślenia wysoki stopień nitrooksydacji oraz sygnały o pozostałości rozcieńczonego paliwa. Ten ostatni wynik jest zgodny z tym, o czym mówiłem w przypadku enigmatycznej próbki z pierwszego etapu dla tego samochodu. Przypominam odcinek numer 171. Jest to zagadkowe z tego względu, że lepkość nie sygnalizuje obecności paliwa w oleju. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 84%.
dla pierwszych dwóch próbek oraz 77% dla próbki trzeciej, przy czym wynik jest zaniżony przez to enigmatyczne zanieczyszczenie. Gdybyśmy to pominęli, to mamy praktycznie 3 razy taki sam wynik, oscylujący w okolicach 84%, co stanowi potwierdzenie, że interwał 10 tysięcy km jest w tym przypadku adekwatny. Standardowo na końcu disclaimer, wniosek w oparciu o przeprowadzone badania. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!